formacja 7 samolotów TC-11 prezentująca się równie jak one same biało-czerwone nasze barwy narodowe. I już kolejny akcent powietrznej parady. Śmigłowce SW-4. Widzieliśmy je dzisiaj. Widzieliśmy taki śmigłowiec w indywidualnym pokazie. A teraz w ciasnym szyku prezentują się Państwu w powietrznej paradzie SW-4. SW-4 jest... PZT-130 TC2 Orlik. Formacja liczy 8 samolotów, a wszystkie należą do 42. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu. Tak, są u siebie. Patrzą na nas. Ręce w górę. Pozdrawiamy Radomiaków. Lotniczej parady. Nad naszymi głowami defilują w ciasnym szyku kolejne samoloty. To 3 samoloty M-28 Skytra. Z 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Witek, nigdy w życiu bez Ciebie nie poradził. A obok prowadzone 2 samoloty Airbus Military C295. I Hercules jest 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu, zaś pasy są z bazy lotnictwa transportowego 8. bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Prowadzeni Airbus Military PZL TAD z Warszawa Okęcie. Dawniej używana nazwa to kasa. Rozpoczął szkolenie na tym właśnie typie samolotu, wychowując później przez lata całe pokolenia następców. Su-22 ukopał na tym wszystkim. I dzisiaj ta formacja. Właśnie to wszystko. Na wspaniałe sylwetki. Nie ukrywam, jestem w nich zakochany. Ciasny szyk. 6 myśliwców MiG-29. Z 22. bazy dodawać, że ta 6, jak i wszystkie pozostałe statki powietrzne, które właśnie przedefilowały nad nami, ozdobione są znakiem najdroższym dla nas wszystkich, biało-czerwonymi szachownicami.